Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z top 10 produktów 2018. Wiem, że późno nagrywam ten filmik, ale wybaczcie mi, nie było czasu, nie było kiedy. Nie przedłużając, zaczynam. Będzie tutaj 5 produktów z pielęgnacji, 5 produktów z makijażu. I tutaj zacznę od produktu do mycia buzi. Jest to żel oczyszczający z Origins. Bardzo fajnie mi się sprawdził. Silnie oczyszcza skórę twarzy i nadaje się zarówno jak do zmycia makijażu, ale też do oczyszczenia buzi w tym porannym w tej porannej rutynie. Świetny produkt, bardzo dobrze oczyszczający i też serdecznie Wam go polecam. Dostępny w Sephorze. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to jest mój ulubiony, ukochany, o którym już Wam kilka razy wspominałam, to jest peeling z Laury Mercier z pestkami Morelli. Silny taki zdzierak, bardzo dobrze oczyszcza skórę i rewelacyjnie ta skóra potem wygląda. Jest gładka, promienna, widać, że po prostu coś z tą skórą było robione. Także jeżeli szukacie jakiegoś świetnego peelingu do twarzy, to bardzo serdecznie Wam polecam Laura Mercier. Duża pojemność, bo to jest 96 gram i na długo wystarcza. Kolejna rzecz do pielęgnacji twarzy to jest moja ulubiona maseczka z Origins również. Maska nawilżająca na noc. Kładziemy jako krem nocny, ja kładę sobie taką grubszą warstwę, bardzo silnie odżywcza, nawilżająca i też skóra po niej jest taka promienna, nawilżona, wygładzona. Ja też tego produktu używam w ciągu dnia, jak siedzę w domu. Wiem, że nigdzie nie muszę wychodzić, to po prostu nakładam sobie tą maseczkę na dzień, właśnie żeby mi bardzo dobrze odżywiła i nawilżyła skórę, jak czuję taką potrzebę. Kolejna rzecz to jest Bobbi Brown, krem pod oczy, Eye Repair Cream, który bardzo, bardzo odżywia tą skórę wokół oczu. Ja mam ją strasznie wysuszoną, strasznie suchą. I on naprawdę działa cuda, już jest takie zużycie, jest bardzo wydajny, wystarczy odrobinę, bo to jest gęsty krem i też na pewno Wam dobrze znany, bo wiele youtuberek go polecało, to jest 15 ml i produkt jest dostępny w Douglasie. I ostatnia rzecz z pielęgnacji to jest Laury Mercier masło do ciała o zapachu Amber Vanille, zapach jest przecudowny. Pachnie tak słodko, perfumowo, musicie koniecznie powąchać pielęgnację Laury, bo pachną te kosmetyki cudownie i bardzo długo utrzymują się na ciele. Nie dość, że silnie odżywia, nawilża tą skórę, to bardzo długo właśnie zapach się utrzymuje. I tutaj ja nigdy nie miałam jeszcze takiego balsamu do ciała, który by aż tak długo trzymał się. Więc jak budzicie się rano, dalej jest to wyczuwalne, piżama tym pachnie. Jeżeli używacie tego w ciągu dnia, to nie potrzebujecie dodatkowych perfum, bo to bardzo, bardzo intensywnie pachnie. To też w zależności od tego, czy komuś to po prostu przeszkadza, czy nie. I tutaj zostały nam produkty makijażowe. I pierwsze moje zaskoczenie i ulubieniec, nie spodziewałam się, że ten puder może być aż tak dobry, to jest Lovely. To jest puder bananowy w takim żółtym odcieniu, bardzo tani, dostępny w Rossmanie. I myślę, że w innych drogeriach również. Kosztował, nie wiem, około 20 zł, jak się nie mylę, ale działa cuda i jest taki, słuchajcie, tańszy odpowiednik Smooth Finish z Laury Mercier, takiego pudru właśnie utrwalającego, wygładzającego do skóry. To jest moim zdaniem bardzo podobne, aczkolwiek nie zostawia koloru. Bardzo ładnie matowi tą skórę i też sprawia, że ta skóra jest bardziej wygładzona. Także dla mnie to jest hit, za parę groszy naprawdę rewelacyjny puder. Kolejne zaskoczenie i mój mega, mega ulubieniec. Po prostu jak mi się kończy maskara, to używam innej. Ja używałam wielu maskar, używałam i Armaniego, i Lancoma, i Diora, i tych wszystkich innych super ekstra maskar. I nie powiem, bo niektóre są naprawdę świetne, ale jak mam rewelacyjny tusz za 20 zł, to wolę kupić ten. I to jest Volume Drama z Vivo. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry tusz z klasyczną szczoteczką, który działa cuda i pięknie pogrubia i wydłuża te rzęsy, więc to. Następne moje odkrycie to jest Eveline. Eveline Liquid Control HD w pompeczce, o coś takiego, z pipetką, przepraszam. Delikatna formuła mimo wszystko, on nie jest jakiś bardzo silnie kryjący. Trzeba nałożyć w moim przypadku 2-3 warstwy, żeby on był jakiś bardzo, bardzo kryjący. Ale na co dzień starcza jeden efekt i to jest efekt tak
takiej bardzo delikatnej skóry, gładkiej. Wszystko, kolor jest wyrównany. Ja tutaj przy tym podkładzie, akurat żeby zakryć jakieś tam moje niedoskonałości, używałam kamuflażu z Laura i to mi wystarczało. To nie jest taka mocna tapeta przy użyciu takiej jednej warstwy. Bardzo fajny produkt, delikatny, do użytku codziennego. Bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdził i naprawdę jestem zaskoczona tym produktem. Kolejna rzecz to są, tutaj akurat przyniosłam jedną, ale mam i nawilżającą, i tą taką na niedoskonałości. I właśnie tutaj nawilżająca, rozświetlająca i na niedoskonałości. Ja mam te trzy bazy z La Belle Mercier i one są cudowne. I tutaj Was bardzo zachęcam do zapoznania się, bo to są bazy naturalne, bez silikonów, 50 ml, bardzo, bardzo wydajne do użycia na co dzień pod makijaż, rewelacyjne. Działają cuda, ta nawilżająca, podkład trzyma się rewelacyjnie, rozświetlająca daje przepiękny błysk, można go mieszać z podkładem, można ją mieszać z podkładem tą bazę, a ta baza na niedoskonałości, ja ją używam, słuchajcie, jako kremu na noc punktowo i bardzo, bardzo ładnie goi, więc te bazy z Laury. I ostatnia rzecz to jest z Laury Mercier Candle Glow i ja mam w odcieniu numer 1. To jest puder wykończeniowy, który daje efekt takiej bardzo zdrowej skóry, promiennej, bo to jest puder taki delikatnie rozświetlający, aczkolwiek on nie ma żadnych drobinek w sobie. To jest taka poświata, taka satyna na tej buzi, no wygląda przepięknie i ta twarz wygląda taką bardzo zdrową, pełną blasku. Bardzo, bardzo lubię ten produkt do używania na co dzień, ale również też na wielkie wejścia, żeby ta buzia właśnie wyglądała tak bardzo, bardzo zdrowo. Wydaje mi się, że makijaż przy użyciu tego produktu wygląda po prostu tak glamour. Więc to by było tyle. 10 produktów, top 10 2018 roku. Tych kosmetyków nie ma dużo. Miałam nagrywać osobny filmik z makijażem, osobny filmik z pielęgnacją, ale stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo ja nie mam aż tylu tych ulubionych produktów, ponieważ w tym roku 2018, praktycznie cały rok, no bo od stycznia byłam w ciąży, potem urodziłam, więc no dziwne by było, gdybym miała tych produktów nie wiadomo ile, jak siedziałam tak naprawdę w domu i nigdzie nie wychodziłam. Więc to są te hity takie, których naprawdę używam i które mi się bardzo, bardzo sprawdziły. Dajcie znać, czy filmik Wam się spodobał. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja żegnam się z Wami, do zobaczenia, buziaki, pa, pa!